Norman golił się raz w tygodniu, zawsze w sobotę po południu. Nie lubił tej czynności, wszystko przez lustro. Z powodu falistych linii, wszystkie lustra miały takie załamania, co bardzo męczyło oczy. Prawdopodobnie to wina złego wzroku. Tak, na pewno, bo pamiętał przecież, że jako mały chłopiec przeglądał się z przyjemnością. Lubił stawać przed szklaną taflą zupełnie nagi. Kiedyś mama przyłapała go i uderzyła w głowę dużą, ciężką, posrebrzaną szczotką do włosów. Uderzyła mocno i boleśnie, mówiąc, że to nieprzyzwoite, że nie można tak na siebie patrzeć. Nie zapomniał bólu i tego, jak bardzo później doskwierała mu głowa. Od tamtego czasu wydawało mu się, że czuje go za każdym razem, gdy spogląda w lustro. Mama zaprowadziła kiedyś Normana do okulisty, który kazał mu nosić okulary. Rzeczywiście pomogły, ale uraz do lustra pozostał. Skończyło się na tym, że korzystał z niego tylko wtedy, gdy było to koniecznie. Mama naprawdę miała rację. To nieprzyzwoite przyglądać się sobie nagiemu i bezbronnemu. Nie wolno patrzeć na tłusty podbródek, krótkie, nieowłosione ramiona, na spory brzuch i to, coś pod nim. Przyglądając się, chciał widzieć kogoś innego. Kogoś, kto byłby wysoki, szczupły, przystojny, jak wujek Joe Considine. Czyż to nie jest najprzystojniejszy mężczyzna na świecie? Zwykła mawiać mama. Była to szczera prawda i Norman musiał to przyznać. Nie zmieniało to jednak faktu, iż mimo, że wujek rzeczywiście był bardzo przystojny, nienawidził go. Bardzo chciałby, żeby mama nie kazała mu nazywać Considina wujkiem, bo nie był przecież żadnym ich krewnym, tylko znajomym, który czasem ją odwiedzał. To on właśnie namówił ją na budowę motelu po tym, jak sprzedali farmę. Dziwna sprawa. Mama zawsze źle mówiła o mężczyznach, zwłaszcza o ojcu, który odszedł i ich zostawił. A mimo to wujkowi udało się owinąć ją sobie wokół palca. Zrobiłaby dla niego wszystko. Nieźle byłoby być kimś takim i na dodatek jeszcze wyglądać jak on. Och nie, wcale tego nie chciał, bo wujek Joe nie żyje. Norman zerknął w lustro i przyłożył brzytwę do twarzy. Dziwne, że to mu umknęło. Od śmierci wujka minęło już przecież 20 lat. Oczywiście czas jest względny. Mówił o tym Einstein, ale nie on pierwszy to odkrył. Wiedzieli o tym już starożytni mistycy, podobnie jak współcześni tacy jak Aleister Crowley i Uspieński. Norman czytał ich wszystkich, niektóre książki miał nawet w domu. Mama tego nie aprobowała. Twierdziła, że poglądy w nich zawarte są sprzeczne z naukami Kościoła, ale to nie był główny powód jej niechęci. Nie lubiła książek, bo gdy je czytał, nie był już jej małym chłopcem. Stawał się dorosłym mężczyzną, który zgłębia tajemnice czasu i przestrzeni, który bliski jest ogarnięcia umysłem zagadki istnienia. Właściwie jego życie przypominało życia dwóch różnych osób. Chłopca i mężczyzny. Ilekroć myślał o mamie, stawał się dzieckiem. Jak dziecko mówił, reagował, postępował. Kiedy zaś obcował sam ze sobą, a właściwie z którąś ze swych książek, stawał się dorosłym, dojrzałym człowiekiem. Dojrzałym na tyle, by uświadamiać sobie, że może cierpieć na łagodną postać schizofrenii, zapewne jakąś formę neurozy typu borderline. Oczywiście jego sytuacja rodzinna była dość skomplikowana. Odgrywanie roli małego synka mamy miało swoje wady. Z drugiej strony, dopóki rozpoznawał niebezpieczeństwo, radził sobie z nim i z nią. Szczęśliwie dla niej wiedział, kiedy musi być mężczyzną, poznał się trochę na psychologii i parapsychologii. Zachował się jak dorosły, kiedy zmarł wujek Joe, a także wówczas, gdy przyjechała tamta dziewczyna. Bez jego pomocy mama znalazłaby się teraz w niemałych opałach. Norman musnął końcem palca ostrze brzytwy. Ostra, bardzo ostra. Musi uważać, żeby się nie zaciąć i pamiętać, żeby po skończonym goleniu dobrze ją schować przed mamą. Nie ufał jej i chował przed nią wszystkie ostre przedmioty. Z tego powodu gotował większość posiłków i zmywał naczynia. A ona wyżywała się w sprzątaniu. Jej pokój był zawsze czyściutki i schludny. On natomiast sprawował władzę w kuchni. Nigdy z nią nie rozmawiał o takim podziale obowiązków, po prostu tak się utarło. A ona nigdy tego nie kwestionowała. I dobrze. W ciągu ostatniego tygodnia stosunki z mamą układały się poprawnie. Ani razu nie poruszyli tematu dziewczyny. Byłoby to przykre i żenujące dla nich obojga. Mama chyba też to wyczuwała, bo miał wrażenie, że jego świadomie unika.
Większość czasu spędzała w swoim pokoju i rzadko się odzywała. Prawdopodobnie gnębiły ją wyrzuty sumienia. Nic dziwnego, morderstwo to przecież okropna rzecz i nawet jeśli jest się trochę nienormalnym, można zdawać sobie z tego sprawę. Mama pewnie teraz cierpi. Może ulżyłoby jej, gdyby się zwierzyła, ale Norman wolał, gdy milczała. On także cierpiał, ale nie z powodu wyrzutów sumienia, lecz dławiącego strachu. Przez cały tydzień niepokoił się, że coś pójdzie nie tak. Za każdym razem, gdy przy motelu zatrzymywał się samochód, oblewał go pot. Nawet gdy wozy tylko przejeżdżały starą szosą, wpadał w panikę. W zeszłą sobotę skończył zacieranie śladów na bagnach. Pojechał tam samochodem z przyczepą i załadował drewno na opał. Kiedy się upewnił, że usunął wszystko, co mogło budzić podejrzenia, kolczyk dziewczyny także znalazł się w grzęzawisku. Poczuł się względnie bezpieczny. Ale w czwartek wieczorem, gdy wóz patrolowy wjechał na podjazd, niemal stracił panowanie nad sobą. Policjant chciał tylko skorzystać z telefonu. Po jego odjeździe chciało mu się śmiać, ale podczas wizyty wcale nie było mu do śmiechu. Mama siedziała przy oknie w sypialni i dzięki Bogu policjant jej nie zauważył. W ubiegłym tygodniu dużo czasu spędzała, wyglądając przez okno. Być może również obawiała się gości. Norman usiłował przekonać ją, by trzymała się z dala od okna, jednak uzasadnienie tej prośby nie przeszło mu przez gardło. Nie umiał jej też wyjaśnić, dlaczego nie pozwala jej chodzić do motelu i obsługiwać gości. Po prostu stale czuwał, aby tego nie robiła. Jej miejsce jest w domu. W kontaktach z obcymi nie można już jej zaufać. Poza tym, im mniej o niej wiedzą, tym lepiej. Nie powinien był też mówić o niej tamtej dziewczynie. Norman skończył się golić i kolejny raz opłukał ręce. Zauważył u siebie ten odruch, zwłaszcza podczas minionego tygodnia. Poczucie winy. Zupełnie jak u Lady Macbeth. Shakespeare znał się na psychologii. Ciekawe, czy również dobrze znał się na innych dziedzinach. Pisał przecież o duchu ojca Hamleta. Niestety nie było czasu na takie rozważania. Trzeba zejść na dół i otworzyć motel. Ostatnio interes nieco się ożywił, ale nie było dużego ruchu. Nie martwiło go to specjalnie. Wynajmował najwyżej 3-4 pokoje na dobę. Nie musiał więc udostępniać szóstki pokoju dziewczyny. Miał nadzieję, że nigdy nie będzie musiał go wynajmować. Raz na zawsze skończy z podglądaniem. Od tego wszystko się zaczęło, gdyby nie podglądał, gdyby nie pił. Ale nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem, nawet jeśli to nie było mleko. Norman wytarł ręce i z ulgą odwrócił się od lustra. Och, zapomnieć o tym, co się wydarzyło, pogrzebać przeszłość. Najważniejsze, że teraz wszystko układa się dobrze. Mama zachowuje się znośnie, on panuje nad sobą, żyją jak dawniej. Cały tydzień minął bez kłopotów i teraz żadnych trudności już nie będzie. Wszystko się ułoży, jeśli dotrzyma postanowienia i będzie się zachowywał jak dorosły, a nie jak mały chłopczyk, mami synek. Zawiązał krawat i wyszedł z łazienki. Mama znów wyglądała przez okno swego pokoju. Norman zastanawiał się, czy zwrócić jej uwagę. Nie, lepiej nie. Mogłoby to skończyć się kłótnią, a jeszcze nie czuł się na siłach stawić jej czoło. Niech sobie wygląda, jeśli ma ochotę. Biedna, stara, uwięziona w domu kobieta. Niech sobie obserwuje świat. Teraz oczywiście odezwało się w nim dziecko, ale mógł sobie pozwolić na taki wyjątek. Dopóki panował nad tym jako mężczyzna. Dopóki sam zamykał drzwi wejściowe. Od tygodnia zamykanie drzwi dawało mu poczucie bezpieczeństwa. Zabrał mamie klucze od domu i od motelu. Kiedy wychodził, nie mogła opuścić budynku. Ona więc była bezpieczna w domu, a on w motelu. To, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, już się nie powtórzy, bo zaradził temu w sposób najbardziej odpowiedni. Jakby nie było, wszystko robił dla jej dobra. Na pewno lepiej jej w domu, niż byłoby w zakładzie. Zbliżał się do recepcji w momencie, gdy przed motelem zatrzymał się samochód z pralni. Norman już wcześniej wszystko przygotował. Odebrał od kierowcy wypraną bieliznę i wręczył mu paczkę z brudnymi prześcieradłami i poszewkami. Tak, to duże ułatwienie. Prowadzenie motelu w dzisiejszych czasach to żaden problem. Gdy samochód odjechał, Norman zajął się sprzątaniem czwórki, którą zwolnił wczesnym rankiem. Handlowiec z Illinois. W pokoju panował zwykły bałagan, niedopałki w umywalce, ilustrowany magazyn dla miłośników science fiction obok muszli klozetowej. Norman zachichotał, podnosząc go z podłogi. Science fiction. Gdyby oni wiedzieli. Ale nie wiedzieli. Nigdy się nie dowiedzą.
Dopóki będzie pilnował mamy, nic się nie wyda. Musi ją chronić, a także chronić innych przed nią. Dowiodły tego wydarzenia sprzed tygodnia. Trzeba być czujnym ze względu na wszystkich. Wrócił do recepcji i schował czyste ręczniki. W pokojach pachniało świeżą pościelą. Był gotów na przyjęcie nowych gości, o ile się zjawią. Do 4 po południu nic się nie działo. Siedział, obserwując pustą niemal szosę i czuł, jak powoli ogarnia go nuda i zniecierpliwienie. Miał wielką ochotę na drinka, ale przypomniał sobie, co postanowił. Koniec z piciem. Picie wiązało się z kłopotami. Rodziło problemy. Nie może sobie pozwolić nawet na jedną kropelkę. Picie zabiło wujka Considina. Pośrednio alkohol doprowadził do śmierci dziewczyny. Od tej chwili będzie abstynentem. Ale teraz może strzeli sobie jednego drinka. Tylko jednego. Wahał się jeszcze, kiedy przed motelem zatrzymał się samochód. Numer rejestracyjny z Alabamy. Para w średnim wieku wygrała, moliła się ze środka i ruszyła do recepcji. Łysy mężczyzna w ciężkich okularach, w ciemnych oprawkach. Kobieta, tęga i spocona. Norman zaprowadził ich do jedynki najdalej od recepcji. Pokój dwuosobowy, $10. Kobieta piskliwym głosem narzekała na upał, ale umilkła, gdy Norman włączył wentylator. Mężczyzna wpisał się do księgi meldunkowej i poszedł z bagażami do pokoju. Pani i pan Herman Pritzler, Birmingham, Alabama. Zwykli turyści, nie sprawią mu żadnych kłopotów. Bates usiadł na krześle i sięgnął po znaleziony wcześniej magazyn. Za oknem nie było już tak jasno. Musi być koło 5, pomyślał. Zapalił lampę. Na podjeździe zobaczył następny samochód. Zielony Buick z Teksasu. Był w nim tylko kierowca. Prawdopodobnie kolejny handlowiec. Z Teksasu. Tamta dziewczyna, Jane Wilson, też przyjechała z Teksasu. Norman wstał i podszedł do kontuaru. Widział, jak mężczyzna wysiada z samochodu. Słyszał zbliżające się kroki, których rytm pokrywał się z oszalałym biciem jego serca. To tylko zbieg okoliczności, powtarzał sobie. Codziennie przejeżdżają tędy ludzie z Teksasu, a Alabama jest nawet dalej. Mężczyzna wszedł do recepcji. Był wysoki i chudy. Na głowie miał szarego Stetsona, którego rondo ocieniało mu górną część twarzy. Jego brodę pokrywał kilkudniowy zarost. Dzień dobry, powiedział bez teksańskiego zaśpiewu. Dzień dobry, odparł Norman, nerwowo przestępując z nogi na nogę. Pan jest właścicielem tego motelu? Tak, chciałby pan wynająć pokój? Niezupełnie, szukam informacji. Chętnie panu pomogę. Czego chciałby się pan dowiedzieć? Szukam pewnej dziewczyny. Ręce Normana zwilgotniały. Nie czuł tego jednak, bo nagle zdrętwiał. Nie słyszał oszalałego rytmu serca. Zastanawiał się, czy w ogóle jeszcze bije. Najgorsze, że miał ochotę krzyczeć. Nazywa się Crane, mówił obcy. Mary Crane z Fort Worth w Teksasie. Jestem ciekaw, czy u pana nocowała. Teraz Normanowi nie chciało się już krzyczeć. Chciało mu się śmiać. Czuł, że serce zaczyna pracować normalnie. Odpowiedź nie sprawiała trudności. Nie, proszę pana, nikogo o takim nazwisku tu nie było. Jest pan pewien? Na 100%. Niewielu mam tu klientów i dlatego zazwyczaj pamiętam tych, którzy u mnie nocują. Ta dziewczyna była w tej okolicy tydzień temu, w zeszłą sobotę wieczorem albo w niedzielę. W czasie weekendu nie było nikogo. Mieliśmy tu na północy kiepską pogodę. Nie jest pan pewien? Ta dziewczyna, właściwie kobieta, ma 27 lat, ciemne włosy, niebieskie oczy. Jeździ sedanem, Plymouthem, rocznik 53, z wgniecionym przednim zderzakiem. Numer rejestracyjny. Norman przestał słuchać. Dlaczego powiedział, że nikogo nie było? Facet dokładnie opisał dziewczynę, wiedział o niej wszystko. Tak, ale mimo to nadal nie może udowodnić, że tu była, jeśli Norman będzie zaprzeczał. A teraz nie pozostaje mu nic innego, jak negować. Nie, chyba nie mogę panu pomóc. Czy mój opis pasuje do kogoś, kto nocował u pana w zeszłym tygodniu? Bardzo możliwe, że zameldowała się pod fałszywym nazwiskiem. Jeśli pozwoli mi pan zerknąć do książki... Norman położył obie dłonie na opasłym tomie i potrząsnął głową. Przykro mi, proszę pana, ale nie mogę na to pozwolić. Może to wpłynie na pańską decyzję? Mężczyzna sięgnął do kieszeni i przez króciutką chwilę Normanowi wydawało się, że będzie próbował go przekupić.
Zaraz też zobaczył portfel, ale obcy nie wyjął zeń pieniędzy, lecz małą legitymację, którą położył na kontuarze, tak, żeby Norman mógł przeczytać napis. Miltron Arbogast, przedstawił się mężczyzna. Licencjonowany detektyw z Parity Mutual. Jest pan detektywem? Skinął twierdząco głową. Jestem tu służbowo, panie Bates, Norman Bates. Panie Bates, moja firma chce, żebym odnalazł tę dziewczynę. Bardzo byłbym panu wdzięczny za współpracę. Oczywiście, jeśli nie pozwoli mi pan przejrzeć książki meldunkowej, mogę prosić o pomoc lokalne władze. Chyba pan o tym wie. Norman nie wiedział, ale jednego był pewien. Nie może dopuścić, by policjanci zaczęli się tu kręcić. Wahał się jeszcze, nie zdejmując dłoni z księgi. A o co chodzi? Zapytał. Co zrobiła ta dziewczyna? Ukradła samochód. Zbył go Arbogast. Aha. Normanowi kamień spadł z serca. Obawiał się, że chodziło o coś poważniejszego, że dziewczynę poszukiwano za większe przestępstwo. Ale w sytuacji, gdy chodziło o stary gruchot, nie musiał się obawiać prawdziwego dochodzenia. Dobrze, odezwał się w końcu. Proszę bardzo, chciałem się tylko upewnić, czy ma pan uprawnienia do takich działań. Nie jestem uprawniony, nie ma obawy. Arbogast nie sięgnął jednak od razu do rejestru gości. Najpierw wyciągnął z kieszeni kopertę i położył ją na ladzie. Potem przesunął ciężką księgę do siebie i zaczął studiować spis, zatrzymując szczupły palec przy każdym podpisie. Norman obserwował przesuwający się palec, który w pewnym momencie znieruchomiał. Zdaje się, że mówił pan o braku klientów w czasie zeszłego weekendu. Cóż, nie przypominam sobie, by ktoś u mnie nocował. Mogłem oczywiście mieć jednego lub dwóch gości, ale na pewno nie było dużego ruchu. A ta tutaj, Jane Wilson z San Antonio, wpisała się w sobotę wieczorem. Tak, teraz kiedy o tym myślę, przypominam ją sobie. Bijące mocno serce znów rozrywało mu klatkę piersiową. Zrozumiał, że błędem było udawanie, że nie kojarzy jej z opisem detektywa, ale było już za późno. Jak to wytłumaczy, nie wzbudzając jednocześnie podejrzeń? Co mu powie? Arbogast milczał, położył wyciągniętą wcześniej kopertę na księdze obok podpisu dziewczyny i wnikliwie porównywał charaktery pisma. Więc po to przywiózł tę kopertę. Było na niej jej pismo. Teraz się dowie. On wie. Norman był o tym przekonany. Detektyw podniósł głowę i popatrzył mu w oczy. Bates widział teraz z bliska jego twarz ocienioną rondem kapelusza. Widział zimne oczy, które wiedziały. W porządku, to ta dziewczyna. Charakter pisma jest ten sam. Naprawdę? Jest pan pewien? Najzupełniej. Muszę mieć fotokopię, jeśli będzie trzeba, wrócę po nią z nakazem sądowym. I mogę zrobić jeszcze więcej, jeśli nie zacznie pan zaraz gadać i nie powie mi całej prawdy. Dlaczego mnie pan okłamał, mówiąc, że nie widział tej dziewczyny? Nie kłamałem, po prostu zapomniałem. Przed chwilą twierdził pan, że ma dobrą pamięć. Cóż, w zasadzie tak, tylko niech pan to udowodni. Arbogast zapalił papierosa. Gdyby pan nie wiedział, sprawa o kradzież samochodu podlega policji federalnej. Chyba nie chciałby pan być w to wplątany, prawda? Wplątany? Jakże ja mógłbym być w to wplątany? Przyjeżdża tu dziewczyna, wynajmuje pokój, nocuje i odjeżdża. Jak mógłbym być w cokolwiek wplątany? A zatajenie informacji? Arbogast zaciągnął się mocno. Dobra, zatem do dzieła. Widział pan dziewczynę. Jak wyglądała? Chyba tak, jak pan ją opisywał. Padało, gdy przyjechała. Byłem zajęty. Szczerze mówiąc, nie przyglądałem jej się zbyt dokładnie. Wpisała się do księgi gości, wzięła klucz i to wszystko. Mówiła coś? O czym pan z nią rozmawiał? Chyba o pogodzie, ale nie pamiętam dokładnie. Wzbudziła czymś pańskie podejrzenia? Zachowywała się dziwnie, inaczej niż inni turyści? Nie, absolutnie nie. Była zupełnie normalna. No dobrze. Arbogast zdusił niedopałek w popielniczce. Czyli nie przyciągnęła niczym pańskiej uwagi? Z jednej strony zachowywała się normalnie i nie miał pan podstaw, by przypuszczać, że coś jest nie w porządku. Z drugiej strony nie wzbudziła również pańskiej sympatii. Czyli była panu całkowicie obojętna? Całkowicie. Arbogast pochylił się w jego stronę. Dlaczego więc usiłował pan ukryć fakt, że tu nocowała? Wcale nie próbowałem. Mówiłem już, po prostu zapomniałem. Norman wiedział, że wpadł w pułapkę i nie chciał brnąć dalej. Co pan mi chce na Boga wmówić, że pomogłem jej ukraść ten samochód?
O nic pana nie oskarżam, Bates. Sumuję tylko wszystkie znane mi fakty. Twierdzi pan, że przyjechała sama? Przyjechała sama, wynajęła pokój, a następnego dnia rano już jej nie było. Teraz jest prawdopodobnie 1000 kilometrów stąd. Być może. Arbogast się uśmiechnął. Ale powoli, dobrze? Może pan sobie coś przypomni. Odjechała sama? Koło której? Nie wiem, spałem jeszcze. Więc nie wie pan na 100%, że była sama, kiedy odjeżdżała? Nie, nie mogę tego powiedzieć. A wieczorem miała gości? Nie. Jest pan pewien? Najzupełniej. Czy tamtej nocy widział ją ktoś oprócz pana? Nie, była jedynym gościem. A pan był sam w recepcji? Tak. Cały wieczór spędziła w swoim pokoju? Tak. Cały wieczór? Nie wyszła nawet, żeby zatelefonować? Na pewno nie. Więc tylko pan wiedział, że w ogóle tu jest. Już to panu mówiłem. A ta starsza pani? Widziała dziewczynę? Jaka starsza pani? W domu, na wzgórzu. Norman znów poczuł, jak jego serce szaleje w klatce piersiowej. Jakby chciało wyrwać się z pomiędzy żeber. Już miał powiedzieć, że nie ma tam żadnej starszej pani, ale Arbogast nie dopuścił go do słowa. Widziałem ją, jak wyglądała przez okno. Kto to? To moja matka. Musiał to powiedzieć, nie miał innego wyjścia. Jest bardzo chora, nigdy nie schodzi na parter. Więc nie widziała dziewczyny? Nie, jest chora. Była w swoim pokoju. Jak jedliśmy To się wymknęło zwyczajnie. Wymknęło. Bo Arbogast zadawał pytania zbyt szybko, celowo, żeby go speszyć. A kiedy napomknął o mamie, odwrócił tym jego uwagę. Norman myślał tylko o tym, by ją chronić. A teraz... Arbogast raptownie spoważniał. Jadł pan kolację z Mary Crane? Tylko kanapki. Wypiliśmy kawę. Myślałem, że już panu mówiłem. Widzi pan, pytała, gdzie mogłaby coś zjeść. Zaproponowałem jej Farway, ale to prawie 30 kilometrów stąd, a padał deszcz, więc zaprosiłem ją do domu. To wszystko. O czym rozmawialiście? O niczym. Mówiłem już panu, że mama jest chora i nie chciałem jej przeszkadzać. Chorowała przez cały tydzień. Chyba to mnie tak zdenerwowało, że zapomniałem o całym świecie. O dziewczynie, o kolacji. Po prostu umknęło to mojej uwadze. Czy w takim razie coś jeszcze umknęło pańskiej uwadze? Jak na przykład to, że wrócił pan tu z dziewczyną i zabawialiście się trochę? Nie, nic z tych rzeczy. Jak pan śmie, jakim prawem mówi pan takie rzeczy? Już nie będę z panem rozmawiał. Powiedziałem wszystko, co wiem. A teraz niech się pan wynosi. Ależ dobrze. Arbogast nasunął kapelusz na czoło. Zaraz mnie nie będzie. Najpierw jednak chciałbym zamieścić kilka słów z pańską matką. Może jednak zauważyła coś, o czym pan zapomniał. Mówię panu, że ona nawet nie widziała tej dziewczyny. Norman wyszedł zza kontuaru. Poza tym nie może pan z nią rozmawiać, jest bardzo chora. Słyszał łomot własnego serca i musiał go zagłuszyć. Zabraniam panu z nią rozmawiać. W takim razie wrócę z nakazem rewizji. Blefował, teraz Norman był tego pewien. To śmieszne, nikt go nie podpisze. Kto uwierzy, że ukradłem stary samochód? Arbogast zapalił następnego papierosa i wrzucił zapałkę do popielniczki. Obawiam się, że pan czegoś nie rozumie. Powiedział spokojnie. W rzeczywistości wcale nie chodzi o samochód. Właściwie może pan poznać całą prawdę. Ta dziewczyna, Mary Crane, ukradła 40 000 dolarów z firmy prowadzącej handel nieruchomościami z Fort Worth. 40 000? Tak. Uciekła z pieniędzmi. Widzi pan więc, że to poważna sprawa. Właśnie dlatego muszę dowiedzieć się wszystkiego. Dlatego upieram się przy rozmowie z pańską matką i porozmawiam z nią nawet bez pańskiej zgody. Ale przecież mówiłem panu, że ona nic nie wie, że jest chora, ciężko chora. Obiecuję, że nie powiem nic, co mogłoby ją zdenerwować. Arbogast przerwał na chwilę. Oczywiście, jeśli woli pan, żebym wrócił z szeryfem i nakazem. Nie. Norman zdecydowanie potrząsnął głową. Nie ma takiej potrzeby. Wahał się, ale teraz nie było już nad czym się zastanawiać. 40 000 dolarów. Nic dziwnego, że ten Arbogast zadawał tyle pytań. Oczywiście, że dostanie nakaz. Nie ma sensu robić awantury. Poza tym w jedynce jest ta para z Alabamy. Nie ma wyjścia. Żadnego wyjścia. Zgoda. Może pan z mamą porozmawiać, ale proszę pozwolić mi ją uprzedzić. Nie chcę, żeby pan ją zaskoczył. To ją zdenerwuje. Podszedł do drzwi. Niech pan tu zaczeka.
Dobrze. Arbogast rozglądał się po recepcji. Do domu nie było daleko, ale Normanowi wydawało się, że nigdy tam nie dojdzie. Serce waliło mu jak tamtej nocy. Czuł się, jak tamtej nocy nic się nie zmieniło. Nieważne, co się robi, nie można przed tym uciec. Ani zachowując się jak dziecko, ani postępując jak dorosły. Nic nie pomagało, bo był tym, kim był, a to nie wystarczy. Nie wystarczy, by go ochronić, by uratować mamę. Jeśli w ogóle istnieje jeszcze nadzieja na ratunek, to może go przynieść tylko ona. Otworzył drzwi wejściowe, pokonał kilkanaście stopni na piętro i wszedł do pokoju mamy. Chciał porozmawiać z nią spokojnie, ale kiedy zobaczył ją przy oknie, stracił panowanie nad sobą. Dygotał na całym ciele, szlochał. W końcu opowiedział jej wszystko, wtulając twarz w spódnicę. No cóż, odezwała się. Wcale nie była zaskoczona. Zajmiemy się tym. Zostaw to mnie. Mamo, gdybyś z nim porozmawiała tylko przez chwilę, powiedziała, że nic nie wiesz, zaraz odjedzie. Ale wróci. 40 000 dolarów to bardzo dużo pieniędzy. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Nie wiedziałem, przysięgam, nie wiedziałem. Wierzę ci. Ale on nie uwierzy, mnie też nie. Pewnie myśli, że oboje jesteśmy w to wplątani. Albo, że zrobiliśmy coś dziewczynie, żeby zgarnąć pieniądze. Nie wiesz, jak to jest? Mamo. Zamknął oczy, bo nie mógł na nią patrzeć. Co chcesz zrobić? Ubrać się. Przecież chcemy być gotowi na przyjście gościa. Prawda? Pójdę do łazienki, a ty możesz zaraz iść po pana Arbogasta. Nie, nie mogę, nie przyprowadzę go tu, jeśli chcesz. Nie mógł ruszyć się z miejsca. Wydawało mu się, że zemdleje. Opanował się jednak, przecież nic nie zmieni biegu wydarzeń. Za parę minut Arbogast znudzi się czekaniem. Zapuka, otworzy drzwi i wejdzie tu, a wtedy... Mamo, proszę, wysłuchaj mnie. Ale nie słuchała. Była już w łazience, ubierała się, malowała, przygotowywała się. Przygotowywała się. Wreszcie wróciła ubrana w ładną sukienkę z falbankami. Miała świeżo upudrowaną i uróżowaną twarz. Wyglądała ślicznie. Uśmiechała się, schodząc na parter. Zanim znalazła się w połowie schodów, usłyszeli pukanie. Więc jednak, pan Arbogast już tu jest. Norman chciał krzyknąć, ostrzec go, ale coś dławiło go w gardle. Nie wydał żadnego dźwięku. Słyszał za to zalotne, wesołe okrzyki mamy. Idę już, idę chwileczkę. Otworzyła drzwi. Pan Arbogast wszedł do środka. Spojrzał na mamę, otworzył usta, chciał coś powiedzieć. Uniósł głowę. Na to właśnie czekała mama. Wyciągnęła rękę, w której błyszczał niewielki przedmiot. Błyskał raz za razem. Raził Normana w oczy, zmrużył je. Zresztą i tak nie musiał patrzeć, doskonale wiedział, co się dzieje. Mama znalazła brzytwę. Norman uśmiechnął się do starszego pana. Proszę, pańskie klucze. 10 dolarów za pokój dwuosobowy. Żona starszego mężczyzny otworzyła portfel. Mam już pieniądze, Homer. Zwróciła się do męża. Położyła na razie banknot 10-dolarowy i skinęła na Normana. Przyjrzała mu się badawczo. Zmrużyła oczy. Czy pan się na pewno dobrze czuje? Tak, jestem tylko trochę zmęczony. Wszystko będzie w porządku. Za chwilę zamykam. Tak wcześnie? Myślałam, że motele są czynne całą dobę, zwłaszcza w soboty. Nie mamy zbyt wielu klientów, zresztą dochodzi 10:00. 10:00, prawie 4 godziny. O mój Boże! Rozumiem, no cóż, w takim razie dobranoc panu. Dobranoc. Wyszli. Mógł w końcu odejść od kontuaru, wyłączyć neon, zamknąć recepcję. Zanim wyjdzie, wypije drinka, dużego drinka, bo bardzo tego potrzebuje. Teraz nie ma znaczenia, czy pije, czy nie. Nic teraz nie ma znaczenia. Wszystko się skończyło, a może dopiero się zaczyna. Już wcześniej uraczył się kilkoma drinkami. Pierwszego wypił, jak tylko wrócił do motelu koło 6:00. Od tamtej pory pił co godzinę. Gdyby tego nie robił, nie byłby w stanie stać tak spokojnie, wiedząc, co znajduje się w domu pod dywanikiem. Zostawił wszystko, niczego nie ruszał. Zapinał tylko brzegi dywanu, żeby to przykryć. Polało się dużo krwi, ale nie powinna przesiąknąć przez dywan. Więcej nie mógł zrobić. Był przecież środek dnia. Oczywiście musi tam wrócić. Mamie kategorycznie zabroni czegokolwiek dotykać. Teraz będzie mu posłuszna. Był tego pewien.
Dziwna rzecz, zaraz po zdarzeniu znów popadła w stan odrętwienia. Jakby najpierw sama doprowadzała się do stanu, w którym była zdolna do wszystkiego. Faza maniakalna, czyż nie tak to się nazywa? A potem, gdy to mijało, całkowicie opadała z sił i Norman musiał wszystkim zajmować się sam. Kazał jej od razu wracać do sypialni i nie pokazywać się w oknie. Miała się położyć i czekać. Zamknął drzwi na klucz. Ale teraz będzie musiał je otworzyć. Wyszedł z motelu i zobaczył samochód Arbogasta. Nadal stał dokładnie tam, gdzie zostawił go właściciel. Czy nie byłoby wspaniale po prostu wsiąść do bujka i pojechać? Odjechać stąd? Uciec daleko? Bardzo daleko? Nigdy nie wracać? Uciec od motelu, od mamy, od tego, co leży przykryte chodniczkiem w przedpokoju? Przez krótką chwilę pokusa była bardzo silna, ale tylko przez chwilę. Potem emocje opadły. Wzruszył ramionami. To niemożliwe. Wiedział to aż za dobrze. Nigdzie nie czułby się bezpieczny. Poza tym to coś ciągle czeka w korytarzu. Spojrzał na drogę. Zerknął, czy w jedynce i trójce są opuszczone żaluzje. Wsiadł do samochodu Arbogasta, włożył do stacyjki kluczyk wyjęty wcześniej z kieszeni jego spodni i powoli ruszył w stronę domu. Nie paliło się żadne światło. Mama spała u siebie. Może zresztą tylko udawała, że śpi. Nie miało to żadnego znaczenia. Byle tylko trzymała się z daleka, gdy będzie pracował. Nie chciał, żeby kręciła się w pobliżu. Czułby się wtedy jak mały chłopczyk, a to, co go czeka, to męska robota. Zadanie dla dorosłego mężczyzny. Dorosły mężczyzna musiał związać końce chodniczka i udźwignąć ten ciężar. Miał rację, dywanik nie przeciekał. Zniósł ciężar ze schodów, ułożył na tylnym siedzeniu wozu. Przejechał przez pole, dotarł do skraju trzęsawiska, skręcił, zatrzymał się. Nie odważyłby się zatepiać samochodu w tym samym miejscu, co tamten. Nowe miejsce wydawało się odpowiednie. Zastosował tę samą metodę. Jak dotąd wszystko układało się wspaniale. Trening czyni mistrza. Wkrótce odeszła go ochota do żartów. Siedział na pieńku i w napięciu obserwował tonący samochód. Szło o wiele wolniej niż poprzednim razem. Bujk był znacznie cięższy niż tamten wóz, więc powinien pogrążać się szybciej. Tymczasem minęło całe wieki, zanim z głośnym laśnięciem zniknął pod powierzchnią. Nareszcie zniknął na zawsze. To jak dziewczyna i 40 000 dolarów. Ciekawe, gdzie były. Na pewno nie w jej torebce, ani walizce. Może w torbie podróżnej albo w samochodzie. Powinien to sprawdzić, tylko że wtedy nie był w stanie szukać, nawet gdyby wiedział o pieniądzach. Nie mówiąc już o tym, co by było, gdyby je znalazł. Prawdopodobnie zdradziłby się podczas rozmowy z detektywem. Każdy się zdradzi, jeśli poczuwa się do winy. Za jedno mógł być losowi wdzięczny. Nie ponosi odpowiedzialności za te wszystkie straszne wydarzenia. Wiedział, że jest wspólnikiem, ale z drugiej strony chronił przecież mamę. O nią głównie się troszczył. Powoli wracał do domu. Jutro musi wrócić swoim samochodem z przyczepą i powtórzyć wszystko od początku. Ale nie to było najważniejsze. Teraz powinien przygotować się porządnie do nieuchronnych komplikacji. Na pewno ktoś będzie wypytywać o detektywa. To oczywiste. Spółka coś tam mutual nie pozwoli swojemu pracownikowi zniknąć bez śladu. Prawdopodobnie przez cały czas utrzymywali z nim kontakt, cały tydzień. I na pewno interesowała się nim okradziona firma. Każdy by się interesował 40 000 dolarów. Więc prędzej czy później będzie musiał odpowiadać na ich pytania. Spokój. Może potrwa jeszcze kilka dni, może nawet tydzień, jak po tej sprawie z dziewczyną, ale wiedział, czego się spodziewać. Tym razem będzie na to przygotowany. Wszystko sobie obmyśli. Bez względu na to, kto się zjawi w jego wersji wydarzeń, nie może być żadnych słabych punktów. Nauczy się je na pamięć. Będzie powtarzał, aż uzyska pewność, że nie wymknie mu się żadne kłupstwo. Nie popełni drugi raz tego samego błędu. Nikt go nie zdenerwuje, nie zbije z tropu, bo obecnie umie przewidzieć nadchodzące wydarzenia. Już teraz przygotowywał sobie nową wersję. Tak. Dziewczyna nocowała w motelu. Potwierdzi od razu, ale też zaznaczy, że nie podejrzewał niczego aż do następnej soboty, kiedy zjawił się pan Arbogast. Dziewczyna przenocowała i pojechała dalej. Ani słowa o rozmowach, a tym bardziej o wspólnej kolacji w domu. Powie im jednak, że opowiedział wszystko Arbogastowi, którego chyba najbardziej zainteresował fakt, że dziewczyna pytała, jak daleko jest do Chicago i czy można tam dotrzeć w ciągu jednego dnia. Właśnie to zainteresowało pana Arbogasta. Podziękował Normanowi, wsiadł do samochodu i odjechał.
Nie wie dokąd, po prostu odjechał. Która była wtedy godzina? Mniej więcej pora kolacji. Sobota. Tylko tyle. Kilka nieistotnych faktów. Żadnych szczegółów, które mogłyby wzbudzić podejrzenia. Poszukiwana dziewczyna była tu i pojechała dalej. Tydzień później zjawił się detektyw, który podążał jej tropem. Poprosił o informację, uzyskał je i odjechał. Bardzo żałuję, proszę pana, ale nic więcej nie wiem. Norman wiedział, że wyjaśni wszystko spokojnie i swobodnie, bo nie będzie musiał zamartwiać się o mamę. Na pewno nie pojawi się w oknie nawet na chwilę. Po prostu nie będzie jej w domu. Nawet jeśli przyjdą z nakazem rewizji, nie znajdą jej. Tak będzie najbezpieczniej. Przede wszystkim dla niej, ale także dla niego. Tak sobie postanowił i nie chciał z tym czekać nawet do jutra rana. Wydawało mu się trochę dziwne, że teraz, gdy najgorsze już właściwie minęło, odczuwał przypływ energii. Zupełnie inaczej niż za pierwszym razem, kiedy był rozbity i pragnął, by mama była obok. Teraz chciał mieć pewność, że jej nie będzie. Postanowił jej o tym natychmiast powiedzieć. Szedł dziarsko pod górę. Choć po ciemku, od razu trafił do jej pokoju. Zapalił światło. Leżała w łóżku, ale oczywiście nie spała. Norman, gdzie ty byłeś? Bardzo się martwiłam. Wiesz, gdzie byłem. Nie udawaj. Wszystko w porządku? Oczywiście. Głęboko zaczerpnął powietrze. Mamo, na jakiś czas musisz się wyprowadzić. Czyś ty zmysły postradał? To przecież mój pokój. Wiem i nie proszę cię, żebyś opuściła go na zawsze, tylko na trochę. Ale dlaczego, na miłość boską? Mamo, proszę, wysłuchaj mnie uważnie, postaraj się zrozumieć. Mieliśmy dziś gościa. Musimy o tym mówić? Tak, przynajmniej przez chwilę, bo prędzej czy później ktoś przyjdzie i będzie o niego pytał, a ja powiem, że był u nas i odjechał. Oczywiście, że właśnie to mu powiesz, chłopcze, i na tym sprawa się zakończy. Być może. Mam taką nadzieję, ale nie chcę ryzykować. Mogą chcieć przeszukać dom. Więc im pozwolisz. Jego tu nie będzie. Ani ciebie. Przełknął głośno ślinę i brnął dalej. Mówię poważnie, mamo. Chodzi o twoje bezpieczeństwo. Nie mogę pozwolić, by ktoś cię zobaczył. Jak ten detektyw dziś po południu. Nie chcę, żeby zadawano ci jakiekolwiek pytania. Wiesz równie dobrze jak ja. Dlaczego? To po prostu niemożliwe. Co chcesz zrobić? Pogrzebać mnie w bagnie? Mamo... Zaczęła się śmiać, rechotać jak wiedźma. Norman wiedział, że nie przestanie. Jedyny sposób, by ją powstrzymać, to na nią nakrzyczeć. Jeszcze tydzień temu nie odważyłby się za żadne skarby, ale teraz wszystko się zmieniło. Musiał spojrzeć prawdzie w oczy. Mama była więcej niż chora. Była niebezpieczną psychopatką. Musi nad nią panować. Da radę. Zamknij się! Krzyknął. Śmiech ucichł. Przepraszam. Odezwał się ciszej, łagodniej. Musisz mnie posłuchać. Wszystko już obmyśliłem. Ukryję cię w piwnicy, w schowku, na owoce. W schowku na owoce? Ależ ja nie mogę. Możesz i zrobisz to. Musisz. Będzie ci wygodnie. Zostawię włączone światło. Zniosę fotel i... Nie! Ja cię nie proszę, mamo. Ja ci każę. Zostaniesz w piwnicy, aż uznam, że możesz bezpiecznie wrócić na górę. Na ścianie zawieszę ten stary indiański koc. Tak, że nikt nawet się nie domyśli, że tam... Są jakieś drzwi. W ten sposób oboje będziemy pewni, że nic ci nie grozi. Norman, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie ruszę się z mojego pokoju. Wobec tego będę zmuszony cię zanieść. Nie odważysz się. A jednak się odważył. Dźwignął ją z łóżka i zaniósł do piwnicy. Była lekka jak piórko, dużo lżejsza od pana Arbogasta. Pachniała perfumami, a nie dymem z papierosów. Była zbyt zszokowana tym, co się stało, by walczyć, tylko trochę kwiliła. Norman nie mógł wierzyć, jak łatwo poszło. Boże, przecież to tylko chora staruszka, delikatna, krucha staruszka. Nawet jej się nie bał. Teraz to ona bała się jego. Tak, na pewno. Bo ani razu podczas całej rozmowy nie zwróciła się do niego. Chłopcze. Przygotuję ci posłanie. O, tutaj, widzisz? Musisz tak do mnie mówić? Przez chwilę słyszał w jej głosie dawną agresję, która jednak zaraz znikła. Krzątał się po całym pomieszczeniu, ułożył koce, uchylił okienko, by miała dość powietrza. Znów zaczęła mamrotać coś pod nosem. To jak więzienie, jak więzienna cela. Chcesz zrobić ze mnie więźnia. Nie kochasz mnie już, bo gdybyś mnie kochał, nie traktowałbyś mnie w ten sposób. Wiesz, gdzie byś teraz była, gdybym cię nie kochał? Nie chciał tego powiedzieć, ale nie mógł się już pohamować. W szpitalu stanowym dla umysłowo chorych. Właśnie tam, mamo. Zgasił światło.
Ciekaw, czy go w ogóle słuchała. Chyba jednak zrozumiała. Do jego uszu dotarł cichy, miękki głos. Ale słowa raniły bardziej niż brzytwa gardło pana Arbogasta. Tak, Norman, chyba masz rację. Rzeczywiście tam bym pewnie była, ale nie byłabym sama. Zatrzasnął drzwi. Przekręcił klucz w zamku. Odwrócił się w stronę schodu. Nie miał pewności, ale wchodząc na górę, zdawało mu się, że słyszy chichot w ciemności. W pokoiku za sklepem Lila i Sam czekali na powrót Arbogasta. Z ulicy dobiegały zwykłe miejskie hałasy. W naszym miasteczku zawsze wiadomo, kiedy nadchodzi sobotnia noc, odezwał się Sam. Wszystkie odgłosy się zmieniają, na przykład ruch uliczny. Samochodów jest więcej, jeżdżą szybciej, bo tego wieczora rodzice dają wozy nastolatkom. Te zgrzyty i piski to parkowanie. Rodziny farmerów przyjeżdżają starymi gruchotami na seanse filmowe. Robotnicy sezonowi spieszą do knajp. Słyszysz kroki? Nawet one są inne. To dzieciaki. Sobotnia noc należy do nich. Mogą buszować po ulicach do późna, bo jutro nie ma szkoły. Wzruszył ramionami. Oczywiście u ciebie w Fort Worth jest pewnie większy ruch, nawet w dni powszednie. Tak, zapewne. Przytaknęła obojętnie Lila. Sam, dlaczego go jeszcze nie ma? Już prawie 9. Jesteś głodna? Nieważne. Dlaczego nie wraca? Może jest zajęty, może trafił na ślad Mary. Mógłby przynajmniej zadzwonić. Wie, jak bardzo się martwimy. Wytrzymaj jeszcze trochę. Mam już dość czekania. Lila gwałtownie poderwała się z miejsca i zaczęła nerwowo chodzić po pokoju. W ogóle nie powinnam była czekać, tylko od razu iść na policję. Czekaj, czekaj, czekaj. Tylko to słyszę od tygodnia. Najpierw Lovery, potem Arbogast, teraz ty. Wszyscy myślicie tylko o pieniądzach, a nie o mojej siostrze. Nikogo oprócz mnie nie obchodzi, co się stało z Mary. Nieprawda, wiesz, ile dla mnie znaczy. Więc jak możesz to znieść? Dlaczego nic nie robisz? Co z siebie za mężczyzna? Siedzisz tu i w takiej chwili bawisz się w domorosłego filozofa? Sięgnęła po torebkę, przyszła obok sama. Dokąd idziesz? Zapytał. Do tego twojego szeryfa i to natychmiast. Lepiej do niego zadzwonić. Powinniśmy być tutaj, gdy pojawi się Arbogast. Jeśli w ogóle przyjdzie. Może wyjechał na dobre. Nie musiał wracać, nawet jeśli coś znalazł. W głosie Lili pojawiła się wysoka, histeryczna nuta. Sam ścisnął ją za ramię. Usiądź, poprosił. Zadzwonię do szeryfa. Posłuchała go. Nie drgnęła, nawet gdy wstał i przeszedł do sklepu. Podniósł słuchawkę. Aparatu przy kasie. 162, poproszę. Halo, biuro szeryfa. Tu Sam Loomis, ze sklepu z artykułami metalowymi. Chciałbym porozmawiać z szeryfem Chambersem. Gdzie jest? Nie, nic nie wiem. Dokąd, mówi pan? Do Fulton. Kiedy wróci? Rozumiem. Nie, nie, wszystko w porządku. Po prostu chciałem z nim porozmawiać. Gdyby wrócił przed północą, mógłby do mnie zadzwonić? Przekaże pan? Tak, całą noc będę w sklepie. Dziękuję. Sam odłożył słuchawkę i wrócił do pokoju. Co powiedział? Nie było go. Relacjonował przebieg rozmowy, obserwując jednocześnie twarz dziewczyny. Zdaje się, że po południu okradziono bank w Fulton. Szeryf postawił na nogi prawie całą policję stanową. Zablokowali drogi. Dlatego dziś w mieście panuje takie podniecenie. Rozmawiałem ze starym Petersonem, tylko on został w biurze. W mieście jest jeszcze dwóch policjantów z drogówki, ale oni nam nie pomogą. Więc co robimy? Cóż, możemy tylko czekać. Najpewniej nie skontaktujemy się z szeryfem wcześniej niż jutro rano. Czy ciebie w ogóle nie obchodzi, co się dzieje z... Oczywiście, że mnie obchodzi. Przerwał jej ostro i zdecydowanie. Chcesz, żebym zadzwonił do tego motelu i dowiedział się, co zatrzymało Arbogasta? Skinęła twierdząco głową. Po raz drugi tego wieczoru wrócił do sklepu. Lila poszła za nim i czekała, podczas gdy telefonistka szukała numeru. Znalazła go wreszcie, podała Samowi nazwisko Norman Bates i połączyła go z motelem. Dziwne, powiedział, odkładając słuchawkę. Nikt nie odbiera. Pojadę tam, odparła Lila. Nie, Sam oparł jej dłoń na ramieniu. Ja pojadę, ty poczekasz tu na Arbogasta. Sam, jak myślisz, co się stało? Powiem ci, jak wrócę. Teraz się odprysz, uspokój i czekaj. Najdalej za godzinę będę z powrotem. Jechał naprawdę szybko. Dokładnie 3 kwadranse po rozmowie z Lilą otworzył drzwi sklepu. Dziewczyna czekała. No i? Dziwne.
Motel zamknięty, żadnych świateł w recepcji, ciemno w domu na wzgórzu. Poszedłem tam i prawie przez 5 minut dobijałem się do drzwi, ale nikt nie otwierał. Garaż koło domu otwarty i pusty. Bates chyba spędza wieczór poza domem. A co z Arbogastem? Jego samochodu też nie było. Przed motelem stał tylko 2, z Alabamy i z Illinois. Ale gdzie? Może Arbogast wpadł na nowy trop i pojechał gdzieś z Batesem, dlatego nas nie zawiadomił. Sam, nie mogę tego dłużej wytrzymać, muszę wiedzieć. Musisz też jeść. Ruchem głowy wskazał wypchaną papierową torbę. Kupiłem hamburgery i kawę. Chodźmy do pokoju. Gdy skończyli posiłek, było po 11:00. Słuchaj, zaczął Sam. Wróć do hotelu, prześpij się trochę. Jeśli ktoś przyjdzie lub zadzwoni, dam ci znać. Nie ma sensu, żebyśmy tu siedzieli oboje. Ale Lila, zamartwianie się nikomu nie pomoże. Możliwe przecież, że mam rację. Arbogast dowiedział się, gdzie jest Mary. I Reno przekaże nam wiadomości. Dobre wiadomości. W niedzielę rano nie otrzymali jednak żadnych informacji. Koło 9:00 Lila zapukała do drzwi sklepu. Wiesz coś? Spytała. Zadrżała, bo Sam zaprzeczył ruchem głowy. A ja owszem. Dowiedziałam się, że Arbogast wymeldował się z hotelu wczoraj rano, zanim wyruszył na poszukiwania. Sam sięgnął po kapelusz i w milczeniu wyszli ze sklepu. W niedzielny poranek ulice Farvey były puste. Gmach sądu mieścił się na skwerze przy Main Street. Ze wszystkich 4 stron otaczały go trawniki. Na jednym z nich stał pomnik bohaterów wojny secesyjnej, taki jak 1000 innych, wzniesionych w małych miasteczkach w latach 80. ubiegłego stulecia. Na innych trawnikach stały moździerz z wojny meksykańskiej, działo z I wojny światowej i granitowa płyta z nazwiskami 14 obywateli Farvey, poległych podczas II wojny światowej. Skwer otaczały puste o tej porze ławki. Gmach sądu był zamknięty, ale biuro szeryfa mieściło się w bocznym skrzydle. Mieszkańcy Farvey mówili o nim nowy budynek, choć powstał w 1946 roku. Boczne drzwi były otwarte. Weszli schodami na górę. Służbę pełnił stary Patterson. Oprócz niego w biurze nie było nikogo. Dzień dobry, Sam. Dzień dobry, panie Patterson. Jest szeryf? Nie. Nie słyszałeś o tym napadzie na bank? Bandyci przejechali przez blokadę koło Parnassus. Teraz ściga ich FBI. Wysłali... Gdzie on jest? Wczoraj w nocy wrócił bardzo późno, właściwie dziś wczesnym rankiem. Przekazał mu pan moją wiadomość? Stary zawahał się. Chyba zapomniałem. Wiesz, przez to zamieszanie. Wytarł usta rękawem, ale oczywiście zrobię to dzisiaj, jak przyjdzie. A kiedy przyjdzie? Zaraz po lunchu. Teraz jest w kościele. Którym? Pierwszym, baptystów. Dzięki. Chyba nie chcesz wyciągać go z... Sam odwrócił się bez słowa. Wyszedł z biura, tuż za nim zastukały wysokie obcasy Lili. Co za cholerne miasteczko! Denerwowała się. Bandyci napadają na bank, a szeryf siedzi w kościele. Co on tam na Boga robi? Modli się, żeby ktoś ich złapał zamiast niego? Sam nie odpowiadał. Na ulicy Lila zapytała go znów, tym razem spokojniej. Dokąd teraz pójdziemy? Do baptystów oczywiście. Nie musieli zakłócać modlitwy szeryfa. Kiedy skręcili w lewo i doszli do kościoła, okazało się, że nabożeństwo już się skończyło i wierni tłumnie wychodzą z okazałego budynku. Jest tam, mruknął Sam. Chodźmy. Prowadził ją do pary starszych ludzi przy ogrodzeniu. Kobieta była niska, siwa, przeciętnej urody, ubrana w tanią, kolorową sukienkę z domu towarowego. Mężczyzna był wysoki, szeroki w ramionach i wąski w biodrach. Miał na sobie niebieski garnitur i białą koszulę, z którą kontrastował czerwony nalany kark. Jego włosy były siwe, gęste i kręcone, a brwi ciemne i krzeczaste. — Dzień dobry, szeryfie — zaczął Sam. — Chciałbym z panem porozmawiać, jeśli można. — O, Sam Loomis, jak się masz? Szeryf Chambers wyciągnął wielką czerwoną dłoń. — Przedstawiam panu pannę Lilę Crane. Przyjechała z Fort Worth. Miło mi panią poznać. Niech się pani przyzna. To o pani Sam ciągle opowiada, prawda? Nigdy nie przypuszczałem, że pani jest taka ładna. Chodzi panu o moją siostrę, przerwała Lila. Właśnie z jej powodu chcę z panem porozmawiać. Moglibyśmy wpaść na chwilę do pańskiego biura? Zapytał Sam. Tam wszystko wyjaśnimy. Jasne, dlaczego nie? Jude Chambers zwrócił się do żony. Mamuśka, weź samochód i jedź do domu. Wrócę niedługo, jak tylko załatwię sprawę z tymi ludźmi. Trwało to jednak dłużej niż niedługo.
Usadowiwszy się w biurze szeryfa, sam opowiedział całą historię. Nawet bez przerywania trwałoby to dobre 20 minut, a Chambers często wtrącał szczegółowe pytania. Wyjaśnijmy jedno. Stwierdził, gdy sam skończył mówić. Dlaczego ten gość, który do was przyszedł, ten Arbogast, nie skontaktował się ze mną? Już mówiłem. Liczył, że obejdzie się bez pomocy władz. Chciał znaleźć Mary i bez wielkiego szumu zwrócić pieniądze agencji Loveriego. Mówisz, że pokazał wam legitymację? Tak, potwierdziła Lila. Był licencjonowanym detektywem i udało mu się dojechać śladem mojej siostry aż tutaj, do tego motelu. Dlatego właśnie tak bardzo się teraz martwimy, bo obiecał, że wróci, a nie ma go do tej pory. I nie było go w motelu, gdy tam byłeś? Zapytał sama. Tam w ogóle nikogo nie było, szeryfie. Dziwne. Bardzo dziwne. Znam tego Batesa, właściciela motelu. Zawsze tam jest. Bardzo rzadko wpada do miasta. Dzwoniłeś do niego dziś rano? Nie? To zróbmy to teraz. Pewnie się okaże, że zasnął i dlatego nie słyszał pukania. Duża czerwona dłoń sięgnęła po słuchawkę. Nie mów mu nic o pieniądzach. Ostrzegł sam. Spytaj tylko o Arbogasta. Zobaczymy, co Bates ma do powiedzenia. Szeryf skinął głową. Zostaw to mnie. Wiem, jak to rozegrać. Wykręcił numer. Czekali. Halo? Bates? To pan? Tu szeryf Chambers. Chcę uzyskać kilka informacji. Szukam tu w mieście gościa o nazwisku Arbogast. Milton Arbogast z Fort Worth. To detektyw specjalny czy jakiś tam z firmy Parity Mutual. Co? Ach tak, kiedy? Rozumiem. Co mówił? Naprawdę? Może mi pan powiedzieć? Już o tym wiem. Tak? Co jeszcze? Tak. Tak. A potem odjechał, co? Mówił, dokąd jedzie? Aha, tak pan myśli. Jasne. Nie, to wszystko. Nie, nie ma żadnych kłopotów. Myślałem po prostu, że u pana nocował. A może wrócił jeszcze wieczorem, co? O której pan zwykle kładzie się spać? Aha, rozumiem. No to tyle. Dzięki za informację. Chambers odłożył słuchawkę. Wygląda na to, że wasz człowiek jedzie do Chicago. Do Chicago? Szeryf pokiwał głową. Tak, dziewczyna mówiła, że tam się wybiera, a wasz przyjaciel Arbogast jest chyba niemałym spryciarzem. Co ma pan na myśli? Co panu powiedział ten Bates? Lila traciła cierpliwość. To samo, co mówił wam wczoraj Arbogast. Pani siostra nocowała w motelu w zeszłą sobotę, ale nie zameldowała się pod własnym nazwiskiem. Podpisała się jako Jane Wilson i powiedziała, że przyjechała z San Antonio. Wymknęło jej się, że jest w drodze do Chicago. W takim razie to nie była Mary. Przecież ona nie zna nikogo w Chicago. Nigdy w życiu tam nie była. Według tego, co mówił Bates, Arbogast był przekonany, że to ta poszukiwana dziewczyna. Sprawdzał nawet charakter pisma. Zgadzał się też wygląd, opis jej samochodu, wszystko. Powiem więcej. Bates twierdzi, że gdy tylko detektyw usłyszał o Chicago, wyleciał z recepcji jak z procy. To śmieszne. Mary ma nad nim tydzień przewagi. Jeżeli w ogóle jedzie do Chicago, nigdy w życiu jej tam nie znajdzie. Może wie, gdzie szukać. Może nie powiedział wam wszystkiego, czego się dowiedział. Co jeszcze mógłby wiedzieć, czego my nie wiemy? Z takimi detektywami nigdy nic nie wiadomo. Być może miał jakąś koncepcję co do poczynań pani siostry. Gdyby udało mu się ją dogonić i położyć rękę na forsie, nie spieszyłoby mu się tak bardzo do Fort Worth. Chce pan powiedzieć, że Arbogast to oszust? Mówię tylko, że 40 tysięcy dolarów w gotówce to masa forsy. A skoro Arbogast więcej się u was nie pokazał, to znaczy, że miał jakiś plan. Chambers wzruszył ramionami. Może chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Gdyby było inaczej, zajrzałby do mnie i poprosił o pomoc, a przecież słyszę, że już wczoraj wymeldował się z hotelu. Chwileczkę, szeryfie. Odezwał się sam. Wyciąga pan pochopne wnioski. Opiera pan się tylko na tym, co powiedział panu Bates. A jeśli kłamie? Dlaczego miałby to robić? Jego wersja trzyma się kupy. Dziewczyna była w motelu. Arbogast był w motelu. A gdzie był zeszłej nocy, kiedy tam pojechałem? Spał już, tak jak przypuszczałem, odparł Chambers. Słuchaj, znam tego Batesa, to dziwak, niezbyt rozgarnięty odludek, tak mi się wydaje, ale z pewnością nie jest oszustem. Dlaczego miałby mu nie wierzyć, zwłaszcza, że jestem pewien, że wasz przyjaciel Arbogast kłamał. Kłamał? Powtórzyłeś, co mówił, kiedy dzwonił z motelu. To była tylko wymówka. Wtedy musiał już wiedzieć o Chicago i chciał zyskać trochę czasu, dlatego kłamał.
Nadal nie rozumiem. Kiedy kłamał? Przecież mówił, że idzie porozmawiać z matką Batesa. A Norman Bates nie ma matki. Nie ma? Nie żyje od 20 lat. Szeryf pokiwał głową. To był wielki skandal. Aż dziwne, że tego nie pamiętasz. Chociaż z drugiej strony byłeś wtedy mały. Spodobała ten motyl z gościem o nazwisku Considine. Joe Considine. Była, rozumiesz, samotną kobietą. Mówiono, że ona i ten Considine. Spojrzał na Lilę i machnął ręką. W każdym razie nigdy się nie pobrali. Coś musiało pójść nie tak. Może była w ciąży, może okazało się, że Considine ma żonę tam, skąd pochodził. Nie wiadomo, o co poszło. Ale pewnej nocy razem zażyli strychninę. Znalazł ich jej syn. Właśnie Norman Bates. Chyba przeżył niemały szok. Z tego, co pamiętam, był kilka miesięcy w szpitalu. Nawet nie poszedł na pogrzeb. Ja poszedłem i dlatego jestem pewien, że jego matka nie żyje. Do diabła przecież to ja, między innymi, niosłem trumnę. Sam z Lilą jedli obiad w hotelu. Nie był to przyjemny posiłek. Nadal nie chce mi się wierzyć, że Arbogast odjechał od tak bez słowa. Stwierdziła Lila, odstawiając filiżankę po kawie. I nie mogę uwierzyć, że Mary pojechała do Chicago. Szeryf Chambers w każdym razie w to wierzy. Sam westchnął ciężko. I sama słyszałaś, że Arbogast kłamał, gdy mówił o spotkaniu z matką Batesa. Tak, wiem, to nie ma sensu, podobnie jak historyjka o Chicago. Arbogast nie wiedział o Mary więcej niż to, co mu powiedzieliśmy. Sam ostrożnie położył łyżeczkę obok deserowego pucharka. Zaczynam się zastanawiać, co my w ogóle wiedzieliśmy o Mary, powiedział cicho. Co my w ogóle wiedzieliśmy? Ja jestem z nią zaręczony, ty z nią mieszkałaś. Żadne z nas nie może uwierzyć, że wzięła te pieniądze, ale przecież nie ma innego rozwiązania, musiała to zrobić. Tak, odparła równie cicho Lila. Teraz ja też tak uważam. Wzięła pieniądze, ale nie zrobiła tego dla siebie. Może myślała, że w ten sposób ci pomoże, że dzięki temu szybciej spłacisz dług. Więc dlaczego do mnie nie przyjechała? Nie przyjąłbym od niej niczego, nawet gdybym nie wiedział, że pieniądze pochodzą z kradzieży. Jeżeli jednak sądziła, że je wezmę, to dlaczego się tu nie zjawiła? Chciała. Przecież była u Batesa. Lila zgniotła serwetkę i trzymała ją w ściśniętej dłoni. O tym właśnie usiłuję przekonać szeryfa. A fakt, że Arbogast kłamał, nie musi wcale znaczyć, że Bates mówi prawdę. Czy szeryf nie mógłby pojechać tam osobiście i rozejrzeć się trochę, zamiast ograniczać się do rozmowy telefonicznej? Nie możemy winić Chambersa. Przekonywał sam. Nie może zrobić nic więcej. Na jakiej podstawie? Czego miałby szukać? Nie wtargnie przecież bez powodu do czyjegoś mieszkania. Poza tym policja w małych miasteczkach inaczej działa. Wszyscy się tu znają i nikt nie chce sprawiać nikomu przykrości czy ranić uczuć. Słyszałaś, co mówił? Nie ma sensu rzucać podejrzeń na Batesa. Zna go od małego. Tak, a ja znam Mary całe życie. Jednak znalazło się kilka spraw, o które nie podejrzewałabym jej nigdy w życiu. Przecież szeryf sam przyznał, że facet jest trochę dziwny. Powiedział tylko, że jest typem odludka. Zrozumiałe, jeśli weźmiesz pod uwagę szok, jakim musiała być dla niego śmierć matki. Właśnie, jego matka. Lila wzruszyła ramionami. Tego nie mogę pojąć. Jeśli Arbogast chciał kłamać, to dlaczego wymyślił coś takiego? Nie mam pojęcia. Być może była to pierwsza wymówka, która mu... Właściwie, jeśli chciał dać nogę, dlaczego w ogóle zadzwonił? Niełatwiej byłoby po prostu wyjechać, nie mówiąc nam nawet, że w ogóle był w tym motelu? Odłożyła serwetkę i spojrzała na Sama. Chyba mam pomysł. Tak? Co dokładnie powiedział Arbogast pod koniec rozmowy o spotkaniu z matką Batesa? Twierdził, że gdy przyjechał, widział ją siedzącą w oknie. Może wcale nie kłamał. Musiał kłamać. Pani Bates nie żyje. Słyszałaś, co mówił szeryf? Może to Bates kłamał. Arbogast prawdopodobnie założył, że kobieta w oknie to matka Batesa i kiedy to powiedział, właściciel motelu nie zaprzeczył. Twierdził, że jest chora i nikt nie może jej odwiedzać, ale Arbogast nalegał. Czy nie tak powiedział? Owszem, ale nadal nie rozumiem. Widzę, że nie rozumiesz. Arbogast jednak zrozumiał. Chodzi o to, że widział kogoś w oknie, kiedy tam przyjechał i może tym kimś była Mary. Lila, nie myślisz chyba, że... Nie wiem, co myśleć, ale dlaczego nie? Ślad urywa się w motelu. Zginęło dwoje ludzi. Czy to nie wystarczy? Czy to niewystarczająco dużo dla mnie, siostry Mary, by iść do szeryfa i domagać się śledztwa? W porządku.
Sam podniósł się energicznie. Chodźmy. Zastali go w domu. Kończył właśnie spóźniony obiad. Lila przedstawiła swoją wersję wydarzeń, a szeryf dłubał w zębach drewnianą wykałaczką. Nie mogę, odezwał się w końcu. Musi pani najpierw wypełnić formularz. Wypełnię wszystko, co pan tylko chce, ale niech pan tam pojedzie i trochę się rozejrzy. Nie możemy wstrzymać się z tym do jutra rana. Czekam na wiadomości o sprawcach napadu na bank, a poza tym... Chwileczkę. Sam powoli tracił cierpliwość. To poważna sprawa, szeryfie. Siostra tej dziewczyny zniknęła ponad tydzień temu. Tu już nie chodzi tylko o pieniądze. Z tego, co wiemy, można wnioskować, że może być w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Może nawet już nie... Dobrze, już dobrze. Nie musisz mi tłumaczyć, na czym polega moja praca. Chodźmy do biura, gdzie pani wypełni odpowiedni formularz. Ale jeśli o mnie chodzi, uważam, że to strata czasu. Norman Bates nie jest mordercą. Słowo padło jak każdy inny wyraz i rozpłynęło się w powietrzu. Echo jednak pozostało. Słyszał je Sam i słyszała Lila. Towarzyszyło im, gdy jechali do biura szeryfa. Zostało z nimi, gdy Chambers pojechał do motelu. Nie chciałby mu towarzyszyli. Poprosiłby, czekali. Więc czekali w biurze, tylko we dwoje. Oni i to słowo. Szeryf wrócił późnym popołudniem. Wszedłszy, posłał im spojrzenie, w którym było tyle samo niesmaku, co ulgi. Tak jak mówiłem, rzucił fałszywy alarm. Co pan... Spokojnie, młoda Adamo. Jeśli da mi pani usiąść, wszystko opowiem. Pojechałem do motelu i nie miałem żadnych trudności. Bates był w lasku za domem, zbierał drewno na opał. Nawet nie musiałem pokazywać nakazu, taki był miły. Powiedział, że mogę iść się rozejrzeć. Dał mi nawet klucze do motelu. I poszedł pan? Oczywiście. Sprawdziłem każdy pokój w motelu. Obejrzałem dom od strychu aż do piwnicy. Żywej duszy nie znalazłem. W ogóle niczego tam nie znalazłem, bo nikogo tam nie ma. Nikogo, poza Batesem. Przez wszystkie te lata mieszkał sam. A sypialnia? Sypialnia jest na drugim piętrze. Jej okno wychodzi na podjazd. Mieszkała tam jego matka. Pokój wygląda jak za jej życia. Bates twierdzi, że nie chciał tam niczego zmieniać, skoro i tak ma dla siebie cały dom. Wydaje mi się, że to nieszkodliwy dziwak. Zresztą, kto by nie zdziwaczał, żyjąc tyle lat w samotności? Wspomniał mu pan o tym, co mówił Arbogast? Przerwał mu sam. O tym, że widział jego matkę i tak dalej? Jasne, zaraz na początku. Twierdzi, że to kłamstwo. Najpierw... Potraktowałem go ostro, by się upewnić, czy niczego nie ukrywa, ale jego wersja ma ręce i nogi. Pytałem też o Chicago i nadal uważam, że mówi prawdę. Nie mogę w to uwierzyć, stwierdziła Lila. Po co Arbogast miałby zawracać nam głowę opowieścią o matce Batesa? Niech go pani zapyta przy następnym spotkaniu. Poradził szeryf. Być może w oknie zobaczył jej ducha. Jest pan pewien, że jego matka nie żyje? Już mówiłem. Byłem na pogrzebie. Widziałem list, który zostawiła Batesowi, zanim popełniła samobójstwo razem z tym bubkiem, Considine'em. Czego jeszcze pani chce? Mam ją wykopać i przedstawić? Chambers westchnął. Przepraszam, panienko. Nie chciałem się unosić. Zrobiłem, co mogłem. Przeszukałem dom. Nie ma tam ani pani siostry, ani tego Arbogasta, ani ich samochodów. Dla mnie sprawa jest jasna. W każdym razie zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Co pana zdaniem powinnam teraz zrobić? Przede wszystkim skontaktować się z firmą, dla której pracował Arbogast i sprawdzić, czy nie mają od niego wiadomości. Może zadzwonił z Chicago, ale i tak nie skontaktuje się pani z nim wcześniej niż jutro rano. Chyba ma pan rację. Lila wstała. Cóż, dziękuję za wszystko, przepraszam za kłopoty. Po to tu jestem. Prawda, Sam? Tak, odparł Loomis. Szeryf podniósł się z krzesła. Wiem, jak się pani czuje. Powiedział. Żałuję, że nie mogę bardziej pomóc, ale nie mam solidnych podstaw, na których mógłbym się oprzeć. Gdyby miała pani jakiekolwiek dowody, wtedy... Rozumiemy, przerwał mu sam. Oboje doceniamy pańskie zaangażowanie. Spojrzał na Lilę. Idziemy? Proszę sprawdzić w Chicago. Zawołał za nimi szeryf. Na razie sam. Szli niemal pustą ulicą. Popołudniowe słońce oświetlało budynki i drzewa, które rzucały długie cienie. Kiedy zatrzymali się pod pomnikiem bohaterów wojny secesyjnej, ostrze bagnetu rzuciło cień na szyję Lili. Wracamy do mnie? Zaproponował sam. Dziewczyna zaprzeczyła ruchem głowy. Do hotelu? Nie. Więc dokąd? Nie wiem jak ty, odparła Lila, ale ja jadę do tego motelu. Spojrzała na niego wyzywająco.
a ostra linia cienia znów musnęła jej szyję. Przez chwilę wyglądało to tak, jakby ktoś odciął jej głowę.